nazwę do naszych spotkań, już dobrane wina dla Wołomina, powinniśmy dodać Open Door. Te drzwi są specyficzne, mają pewną właściwość, nie trzeba oczekiwać, a same się otwierają, nie? Także to może potraktujmy to symbolicznie. Ale chciałbym, żebyśmy... Dobrze, będę głosił Boże Słowo. Wanda postawiła mi wysoką poprzeczkę, powiedziała, że będzie można usłyszeć, jak pięknie głoszę. Nie wiem, czy to, nie wiem, czy tak w rzeczywistości jest, ale postaram się, przynajmniej spróbuję, żeby coś pięknego w tym było. Ale jestem jeszcze gotowy, jeżeli ktoś z Was ma tak ważną czy poważną sprawę tutaj z miejscowych czy z okolicy, tak jak Edyta, to nie musi dotyczyć rodziców, ale jest naprawdę ważna, pilna i na ten moment to jesteśmy gotowi się o to również modlić razem. Jeżeli ktoś ma, to zrobimy. Jeśli nie, przejdziemy do Bożego Słowa. Ponieważ nie jesteśmy tutaj po to, żeby odbywał się jakiś program. To nie chodzi o to, że mamy coś do odrobienia, jakieś kolejne elementy, ale jesteśmy po to, by służyć. By służyć tak, jak potrzebujecie, jak ludzie tutaj potrzebują. To poproszę jeszcze na chwilkę, powstańmy, będziemy czytać wspólnie Boże Słowo. Otwórzmy albo wsłuchajmy się potem, jak ja będę czytał Ewangelię na 8 rozdziale. Ewangelia Jana, 8 rozdział. Jakoś tak się składa, że często do tej Ewangelii tu wracamy i to nie zawsze jest tak, że głęboko się nad tym zastanawiamy, że powinniśmy. Ale dzisiaj przeczytamy też historię z życia Jezusa i słowa, które wypowiedział, 8 rozdział od 28 wiersza. Kilka wierszy, proszę, żebyście za mną podążali. Wtedy rzekł Jezus: gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że nic nie czynię sam z siebie, lecz tak mówię, jak mnie mój Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba. Gdy tak mówił, wielu uwierzyło w niego. Mówi więc Jezus do Żydów, którzy w niego uwierzyli: jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi, wyzwoli. Odpowiedzieli mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jak możesz mówić, wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Amen. Proszę, usiądźmy. Myślę, że w tym fragmencie jest, dojdę do tego, jest jedno zdanie w tej krótkiej wypowiedzi Jezusa, którą przeczytałem, które bardzo rzadko słyszymy na jego temat, bo bardzo rzadko je rozumiemy. Ale za chwilę do tego dojdę. Natomiast zaczyna się ta rozmowa, to spotkanie, czy to, co my tutaj czytamy, bo ono już troszeczkę sobie trwa. Zaczyna się od tego, że kiedy Jezus coś robi i coś mówi, to ludzie widząc to, jak On mówi, co On mówi i widząc Go, jak On postępuje, wielu ludzi rozpoznaje, że On tak nie mówi sobie po prostu. Że On nie próbuje siebie reklamować. Że On właśnie nie zależy Mu na tym, żeby po ludzku coś osiągnąć. Że On niczym nie handluje, nie jest żadnym akwizytorem, ale zobaczcie, wielu ludzi rozpoznaje, że On przemawia w Bożym imieniu, że Bóg przemawia przez Niego, że Bóg Go uwiarygadnia, że to, co On przekazuje, naprawdę pochodzi od Boga. I jest powiedziane, gdy tak mówił, wielu uwierzyło w Niego.
To tak myślę, że w naszej rzeczywistości, w której żyjemy, jak podchodzimy do ludzi na ulicy i próbujemy z nimi chwilę porozmawiać, czasami o Jezusie, to wszyscy są wierzący. Wielu jest wierzący. A niektórzy przynajmniej to nawet mówią, jak Boga kocham. Zobaczcie, że mijają wieki, a okoliczności, sytuacje czasami są bardzo podobne. Jesteśmy w innym, no nie aż tak daleko, ale kawałek oddaleni geograficznie. O 20 wieków oddaleni, zobaczcie, historycznie, a podobne elementy się zdarzają. Ale Jezus wie, że to, że w Niego uwierzyli, to jeszcze nie wszystko. Albo że mówią, że uwierzyli. Albo że deklarują, że uwierzyli. Mówił więc do tych, którzy uwierzyli w Niego. Zwróćcie uwagę. Nie do niewierzących. Nie do wątpiących. Nie do agnostyków, którzy mówią, no my byśmy nawet chcieli wierzyć, ale nie dana nam została jeszcze ta łaska. Nie do ateistów, ale do tych, którzy w Niego uwierzyli, On mówi, jeśli wytrwacie w Słowie Moim, naprawdę, autentycznie, prawdziwie, uczniami Moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Więc Jezus rozmawia z ludźmi, którzy deklarują wiarę w Niego. Którzy twierdzą, że w Niego uwierzyli. Z ludźmi, którzy uważali się za potomków Abrahama. I Jezus o tym wie. To oznaczało, kiedy oni mówili, jesteśmy potomkami, wierzymy w Ciebie, ale jednocześnie jesteśmy potomkami Abrahama, to oznaczało, że oni byli przekonani, że należą do Boga i mają z Nim więź. Opierali to na swojej przeszłości, na swoim pochodzeniu. Oni urodzili się w religijnych rodzinach, zostali obrzezani jako niemowlęta na znak przynależności do Boga. Potem byli uczeni i wychowywani w sposób religijny. Pewnie wielu z nich, z tych, którzy tutaj są i uwierzyli, miało swoje bierzmowanie, miało swój ślub kościelny, zawierali małżeństwa w sposób religijny. To naturalne dla nich było. I kiedy o tym słyszymy, czy to czegoś nam nie przypomina? Czy to nie nasuwa nam jakichś skojarzeń? Czy to nie jest podobne do naszej rzeczywistości, do naszych czasów, do naszego życia? Przecież urodziliśmy się, a przynajmniej większość z nas w religijnych rodzinach. Ktoś się urodził w niereligijnej rodzinie? Wszyscy się, zobaczcie, ci, którzy tutaj jesteśmy, urodziliśmy się w takich rodzinach. Byliśmy tak wychowywani. Wcześniej zostaliśmy ochrzczeni. Jest tu ktoś, kto nie był ochrzczony? Jedna, która była ochrzczona później, tak? Dwa. Nie, właśnie, ale byłaś, ale jako tak, jako niemowlę byłaś, tak? Okej, okay, no właśnie, czyli podobnie jak oni też tam się to w takim wieku odbywało. Po co? Na znak przynależności do Boga. Na tym wielu z nas opierało i wielu dzisiaj tutaj dookoła nas w tym kraju, w tej okolicy, w tym mieście również opiera swoje przekonanie. Mówią, wierzę w Jezusa, ale patrzą w przeszłość, na to, co było kiedyś. I do takich ludzi, którzy byli przekonani, że mają więź z Bogiem, że są w Nim w relacji, w związku, że należą do Niego, Jezus mówił o wolności. Z nimi o tym rozmawia. Z jednej strony pokazuje, co jest prawdziwą przyczyną, że jest zniewolenie, ono jest prawdziwe, co jest tego przyczyną. Z drugiej, jak można naprawdę stać się wolnym. I ciekawe jest to, że kiedy Jezus, zwróćmy na to uwagę, że kiedy Jezus zaproponował im wolność, powiedział do nich o tym, kiedy powiedział im, że mogą być wolni, mogą doświadczyć uwolnienia, oni stwierdzili, że my tego nie potrzebujemy, bo naprawdę jesteśmy wolni. Nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. I to jest natura ludzka, to jest natura człowieka. Ponieważ w tym momencie, kiedy oni wypowiadają te słowa,
są dookoła rzymscy żołnierze. Okupacyjnej armii. Tam, gdzie oni żyją. No i tam jest Piłat, który jest przedstawicielem administracji rzymskiej, która nad nimi panuje. Ale oni mówią, nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli, a teraz są. Teraz nie są niepodległym krajem, państwem, narodem. Już nie mówiąc o przeszłości, bo można by wyliczać te okresy, momenty, wiecie, oni mieli tak samo jak my. My mówimy tam, te 123 lata nie mieliśmy niepodległości, prawda? Potem no, mieliśmy tą po II wojnie światowej, mieliśmy, no bo byliśmy wolnym krajem, ale nie w pełni i tak dalej, i tak dalej. Oni byli i niewolę babilońską, i dominację grecką z Antiocha IV Epifanesa, już nie mówiąc o niewoli egipskiej. Przecież oni, kiedy zaczynali wymawiać dekalog, a wymawiali go regularnie, to wiecie, jak się zaczynało? My to znamy na pamięć. Jest taki wstęp, inwokacja do dekalogu. Jak się zaczyna? O, uwaga. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Oni to ciągle powtarzali, ale to już było tak mechaniczne, zobaczcie, tak mechaniczne, że w ogóle się tym nie zastanawiali. To oznacza, że oni zaprzeczali oczywistym faktom. Nie wiem, czy mam czas, opowiem wam szybko, postaram się anegdotę związaną z takim prawdziwa historia z życia takiego filozofa, który nazywał się Hegel. Hegel miał swoją teorię, właściwie to była historiozofia, czyli filozofia związana z historią, oparta na pewnych wydarzeniach z historii. Ułożył sobie swoją teorię, no i dopasowywał do niej fakty historyczne. No i w pewnym momencie jeden student, słuchając tego, no, wyłapał, że nie tak się rzeczy mają. I mówi, ależ herr profesor, no fakty są inne. Na to Hegel odpowiada, tym gorzej dla faktów. No i tak to często w życiu mamy, że fakty są, a my wbrew, nie? Więc i dokładnie oni zaprzeczali teraz faktom. Oni tak przyzwyczaili się, zobaczcie, do tej niewoli, do tego stanu, że już nie zauważali, że są w niewoli. Tak czasami człowiek ma. Można oswoić się w swoim życiu z pewnymi stanami zniewolenia, niedobrymi, niewłaściwymi stanami. Może się do nich tak przyzwyczaić i oswoić, że się już nie zauważa, że to nie jest dobre. Że to jest niewola, że to ogranicza, że to nie jest normalne. No bo przecież są też inni uzależnieni, tak? Historia z małżeństwa. Kiedyś pada taka rozmowa, mężczyzna jest akurat, mężczyźni rozmawiają, kobiet nie ma. No i rozmawiają między sobą, a on też takiej dziwnej grupy religijnej był i mówi, nie no, my to już nie grzeszymy. Nie? A my to już jesteśmy tacy doskonali, święci, że my już nie grzeszymy. Zwisły ta grupa była tam, Ingrid, bliżej twoich rodzinnych stron. No ale ten mówi, no jak to nie grzeszycie? No nie no, my wierzymy już w doskonałość w Jezusie Chrystusie. A on mówi, no dobrze, a czy tobie się zdarza pokłócić z żoną? A on mówi, no tak, ale nie nazywamy tego grzechem. W ten sposób oczywiście można być wolnym, nie? Więc to udawać się, że jest wolnym, bo robi się to, może robi się to wielokrotnie, często i niewłaściwie, ale się nie liczy, że to jest problem. Można tak przywyknąć do złego, do czegoś niewłaściwego, że w ogóle już nie dostrzega się, że to nie jest normalne, to nie jest właściwe. I myślę, że to jest zły stan. Jeśli człowiek, albo naród, albo jakaś społeczność, albo jakaś rodzina jest w takim stanie. Bo w rzeczywistości zmiana i uwolnienie zawsze zaczyna się od uznania, od diagnozy, co ze mną jest, czy co w moim życiu jest nie tak. W chorobie, w uzależnieniu, w małżeństwie czasami trzeba uznać, że coś jest nie tak, jest niewłaściwe i to jest dopiero punkt wyjścia, by doświadczyć zmiany, uwolnienia, prawda?
A oni mówią, nie no, my nie mamy problemu, o czym ty w ogóle, Panie Jezu, do nas mówisz. Ci, którzy w Niego uwierzyli. Ci, którzy twierdzili, że mają więź z Bogiem. I myślę, że to jest pewien kłopot, który mamy my jako ludzie i my jako też Polacy. Nie tylko Polacy, ale my też mamy. Trudno jest nam zauważyć, że nie jesteśmy wolni. Przyzwyczailiśmy się do niektórych rzeczy. Ale Jezus, pomimo wszystko, nadal pragnie doprowadzić ich do wolności. On nie skończył, On nie powiedział, okej, trudno, jeszcze nie widzicie, zostawiam was. Jemu zależy na tym, żeby człowiek był wolny. Jemu zależało na tym, żeby ci, do których coś już dotarło, że uwierzyli, żeby oni całkowicie doświadczyli przemiany, wolności, którą Bóg dla nich ma. Dlatego jeszcze raz mówi, a niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Żeby dotrzeć do nich, tym razem już nie mówi wprost, ale mówi przez pewnego rodzaju porównanie. Bo porównanie ma skłonić do myślenia, żeby ich wciągnąć, żeby oni się zastanowili. Więc używa pewnego porównania. I wielokrotnie my tego porównania nie rozumiemy. Albo zostawiamy i idziemy dalej. Bierzemy te najprostsze stwierdzenia Jezusa, a to zostawiamy. Prawda jest taka, i zaraz jeszcze to zobaczymy, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Każdy, kto popełnia zło, jest niewolnikiem zła. Bez względu, w większym, mniejszym, średnim, ale jest. A więc każdy jest niewolnikiem. Notoryczni kłamcy, drobni złodziejaszkowie, plotkarze, intryganci. Jesteśmy pouzależniani od różnych destrukcyjnych, niedobrych rzeczy. Zupełnie niedawno usłyszałem, słuchajcie, to jest szokujące. To jest szokujące, a jest to bardzo prawdopodobne, że pewien duchowny był tak uzależniony od Coca-Coli, że pił tą Coca-Colę i ludzie tutaj, niektórzy znają tą historię. Pił tą Coca-Colę litrami dziennie. Litrami. Wieloma litrami. I zmarł z tego powodu. Zepsuł sobie zdrowie i zmarł z tego powodu. I nie był w stanie, nie widział w tym takiego zagrożenia. To jest szokujące, co? Ja znam osobę, która była uzależniona od słodyczy, codziennie musiała wyjść i kupić sobie czekoladowe cukierki, ale tak była uzależniona od tych słodyczy, że kupowała dla siebie i swoim dzieciom nie dawała. Ciekawe, co? To są przedziwne przypadki, ale one też obrazują, że i nie... Wyobraźcie sobie, żeby jednego dnia tych cukierków nie było. Wiecie, co by się działo? To samo, co z alkoholikiem, któremu brakuje alkoholu. Dokładnie te same mechanizmy. Według Bożego prawa, które Bóg dał przez Mojżesza, dał Żydom, z którym Jezus rozmawia, niewolnika należało w większości przypadków uwolnić po 6 latach jego służby. Pozostali, których nie dotyczył ten okres 6-letni, powinni zostać uwolnieni w tak zwanym roku jubileuszowym, który wypadał cyklicznie co 50 lat. I to była zdecydowana mniejszość. Ale niektórych obejmowało tylko wtedy, kiedy wypadał ten amnestia, uwolnienie, to wypadało co 50 lat. Większość była uwalniana po 6 latach. Zobaczcie, zgodnie z tym niewolnik nie musiał pozostać w domu swojego pana na zawsze. Albo za 6 lat, albo jak wypadnie ten 50 rok, on zostanie uwolniony. Niewolnik wiedział i żył nadzieją, że niedługo albo za jakiś czas zostanie uwolniony, bo nadejdzie ten moment. On nie był zależny od jego pana, bo to było prawo, a pan musiał przestrzegać tego prawa. On pragnął i oczekiwał tego i przychodził dzień, kiedy zgodnie z tym prawem stawał się wolny. Co Jezus mówi? Niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze. A to nie chodzi o jego dom, tylko o dom Pana. Ale dalej Jezus mówi, lecz syn pozostaje na zawsze. No przecież wiemy, że synowie nie pozostają w domu na zawsze, tylko wychodzą z domu. Więc znowu nie chodzi tutaj, to jest pewne porównanie.
Syn pozostaje w domu na zawsze, to znaczy on chce być związany z tym domem. Jest, czuje się w nim jak u siebie. Syn pozostaje na zawsze, bo jest, uważa się za dziedzica tego domu, za spadkobiercę. On nie chce domu opuścić. Wręcz przeciwnie, pragnie w nim pozostać. W tym domu czuje się dobrze, normalnie, naturalnie. Syn nie pragnie wolności, życia w wolności, woli być tu, bo uważa, że tą wolność już ma. On nie chce uwolnienia, bo jemu się wydaje, że jest wolny. Stąd Jezus może powiedzieć, cudzołożnice i celnicy i grzesznicy do tych samych ludzi w innym momencie może powiedzieć, wyprzedzają was do Królestwa Bożego, do Królestwa Wolności. Oni was wyprzedzają, bo oni chcą, bo oni pragną, a wy nie. Wam się wydaje, że jest z wami wszystko okej. Że jesteście w najlepszym miejscu. I myślę, że podobnie, zobaczcie, jest w życiu wielu z nas, wielu ludzi, również tutaj, w naszym kraju, również być może w tej okolicy. Dlatego porównując sytuację niewolnika z synem, wbrew pozorom, to ten pierwszy, czyli niewolnik, jest w lepszej sytuacji. I nie jest moją rolą, ani nikogo z nas, ani żadnego duchownego, teraz tropienie waszych grzechów, tropienie grzechu jakiegokolwiek człowieka i udowadnianie, że ty jesteś niewolnikiem. To nie jest rolą duchownego. Jezus tego nie robił. Ale ty sam musisz to zauważyć z Bożą pomocą. Jezus chce dać wolność. Jezus chce doprowadzić do wolności. Ale człowiek musi tego zapragnąć. I być może nawet zdajesz sobie sprawę, ktoś sobie zdaje sprawę, kto jest tutaj albo kto nas ogląda, będzie oglądał, będzie słuchał, że ma jakiś problem, że ma z czymś jest związany, ale z drugiej strony pokłada ufność właśnie w tym całym swoim religijnym wychowaniu, środowisku, w rytuałach, w doktrynach jakichś, w obrzędach, w tradycjach, które cyklicznie robi. Tak? Robimy ciągle jeszcze, już troszeczkę to się zmienia w naszym kraju, zwłaszcza w dużych miastach, ale gdzieś te różne tradycje przekazywane, obrzędy, rytuały, ceremonie, gdzieś je jeszcze kultywujemy, pielęgnujemy i myślimy, okej, jeśli to robię, to jest w porządku, to nie jestem niewolnikiem. Co prawda tam mi się zdarzają jakieś rzeczy, ale robię to, to znaczy, że jestem w dobrym miejscu. A Jezus mówi, nie, to nieprawda. To nieprawda. Lepiej być świadomym swojego złego położenia, tego, co robię źle, czym jestem zniewolony i tym, że te rzeczy nie pomagają, nie uwalniają, bo wtedy można pragnąć wolności i od Jezusa ją otrzymać. Wtedy człowiek ma naprawdę szansę na wolność. Jezus mówi, nie chorzy, nie zdrowi potrzebują lekarza, tylko ci, którzy są świadomi, że są chorzy, uświadamiają sobie swój stan. To jest inne porównanie, tak? Dalej kontynuuje, jednym tchem nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników. Nie chodzi o to, że są sprawiedliwi, tylko niektórzy z takich się uważają, bo spełniają pewnego rodzaju obrzędy. No i faryzeusze tego mieli mnóstwo, ci religijni ludzie w jego czasach, które sami sobie poustanawiali, tak? Którzy sami sobie powymyślali, Bóg o nich nie mówił. I dokładnie, co i już się o tym przekonuje i przekonałem się o tym w swoim życiu, że podobnie mamy w naszym kraju. Mamy mnóstwo rzeczy, które sobie ustanowiliśmy, albo ktoś ustanowił. Wcale one nie wynikają z tej prawdy, którą Bóg przez Jezusa przekazał. Mamy różne ceremonie, mamy różne tradycje, które cyklicznie według kalendarza są powtarzane, ale one nie dają wolności. To jest pewne kółko, w którym człowiek się kręci. A jego zmiana w nim nie następuje. Jest świadomy, dociera do niego, że coś jest nie tak. Poznacie prawdę, a prawda was uwolni, Jezus mówi. To są słowa Jezusa. Troszkę później, już niedługo, nadejdzie moment, kiedy Jezus wypowiada wobec swoich uczniów tą
piękną arcykapłańską modlitwę i tam jeszcze raz podkreślić, w jaki sposób ta prawda do nas dociera. Poświęć ich w swojej prawdzie, Twoje słowo jest prawdą. Słowo, które, zobaczę, Jezus przyniósł i wypowiedział. Mamy je zapisane. Tu jest ta prawda. Tu ona może pomóc nam zobaczyć nasz stan, zdiagnozować się. Ona mówi nam, że do Boga, do wolności, do nowego życia, do zbawienia możemy przyjść tylko przez jednego, Jezusa Chrystusa. I to nie jest związane z żadnym obrzędem, najbardziej wydawałoby się świętym, który jest powtarzany. To nie od tego to zależy. To zależy od osoby Jezusa, tego, co On zrobił. Jezus mówi, ja jestem droga, prawda i życie i nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Prawda. Mogę się z nią nie zgodzić, mogę jej nie przyjąć, ale to jest prawda. Więc, kochani, to dotyczy nas, naszego życia i to słowo będzie pokazywało nam, z czym możemy mieć problem i będzie pokazywało drogę wyjścia. I kiedy potem zwrócimy się do Jezusa, to Syn nas uwolni. To Boży Syn nas uwolni. Uwolni nas z każdego grzechu, uwolni nas z każdego zniewolenia, uwolni nas, doprowadzi nas do wolności. Poproszę Was, chcę zakończyć modlitwą, poprosić Was, żebyście powstali. Chcę zakończyć modlitwą, a jeśli ktoś z Was będzie miał pragnienie, to zakończymy pieśnią i można się w trakcie pieśni modlić, jeżeli ktoś chce tak osobiście. Ponieważ Jezus przyniósł nam prawdę. On jest ucieleśnieniem tej prawdy, ale też wypowiedział ją do nas w formie słów, które zostały nam przekazane, bo ci, którzy żyli w Jego czasach, mogli ją naocznie i nausznie zobaczyć i usłyszeć, ale dla nas one zostały zapisane. Są niezmienne. I nie ma znaczenia naprawdę to, co było w przeszłości, to jakie obrzędy były kiedyś w naszym życiu, ale ma znaczenie to, kim dzisiaj jesteśmy i kim może nas Jezus uczynić. To jest kluczowe. Żaden inny człowiek, żadna inna osoba, żaden duchowny, żaden inny pośrednik, żaden inny obrzęd, to tylko Jezus jest w stanie uczynić i Jego prawda. Może wierzysz w Jezusa, może uwierzyłeś w Niego, no to Jezus mówi do tych, którzy w Niego uwierzyli. Jeśli wytrwacie w moim słowie, naprawdę, rzeczywiście będziecie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda Cię wyzwoli. I do tego Cię zachęcam. Każdego z nas, którzy tu jesteśmy i każdego, kto chciałby tu przyjść, albo nas widzi, albo nas słucha, trwaj w słowach Jezusa, a doświadczysz wolności od Niego. Dziękujemy Ci, Boże Synu. Dziękujemy Ci za to, co Ty do nas mówisz. Dziękujemy Ci, że Ty nie zostawiłeś nas samych. Choć odszedłeś do Ojca, to zostawiłeś nam te Boże Słowa, które są, które możemy mieć w rękach, przed oczami, możemy je rozważać, możemy się im poddawać, pozwalać, by do nas przemawiały. Dziękujemy Ci, że Tobie na nas zależy, na każdym człowieku. Tak bardzo zależy Ci na naszej wolności, tak bardzo pragniesz naszej wolności, że mówisz do nas, abyśmy przejrzeli się, zobaczyli, co w nas jest nie tak, co jest nie w porządku, z tego, jak się zachowujemy, co robimy, co praktykujemy, żebyśmy zobaczyli, co nie jest prawdą i zwrócili się do Ciebie. Jezu Chryste, Boży Syn, za to Ci dziękujemy, za to Ciebie wielbimy, że każdy, kto w Ciebie wierzy, czy uwierzył, czy zaczyna wierzyć, może trwać w Twoim Słowie, może trwać w Twoich słowach, w Ewangelii, w tych słowach Nowego Testamentu, może tam odkrywać prawdę, ona go będzie prowadziła do wolności, którą Ty dajesz, prawdziwej wolności, życia wiecznego. Bądź za to uwielbiony.
Amen.